książce Blisko Bliżej znalazły się rozmowy, które przeprowadziłam w ostatnich latach. Jest to wybór rozmów, do których jest pewien bardzo ciekawy klucz, wymyślony przez redaktorkę książki Dorotę Gruszkę. A tym kluczem jest to, co dla człowieka jest podstawowe, doświadczenie podstawowe, czyli emocje, uczucia, to, o czym myślimy na co dzień, czyli przemijanie, miłość, spotkanie z drugim człowiekiem. Dlaczego powstała ta książka? Dlatego, że człowiek potrzebuje rozmowy. Potrzebuje posłuchać rozmowy, przeczytać rozmowy. Żyjemy w dość trudnych dla rozmowy czasach, bo w czasach, kiedy ludzie tworzą monologi, nie wchodzą w kontakt, nie patrzą w oczy, nie słuchają opowieści drugiego człowieka. Ta książka jest też po to, żeby pokazać, że rozmowa jest kluczem do spotkania, rzuca pomosty, daje przestrzeń, uruchamia emocje i uruchamia refleksję. Nie ma łatwych rozmów. Nie pamiętam żadnej łatwej rozmowy. Wszystkie rozmowy są istotne, ale jakby przygotowanie do takich rozmów jest długotrwałe. Samo przeprowadzenie rozmowy to jest promil pracy. Kolejnym etapem długim, bardzo wymagającym jest zapisanie tej rozmowy. A te rozmowy, które są dla mnie najbardziej uskrzydlające, to te, które niosą nadzieję, które mówią o tym, co pozytywne, o miłości. Nawet o miłości, która już jest stracona, bo ktoś nie żyje, ale rozmowy, które dają nam światło. Najbardziej wymagający etap rozmowy to jest moment autoryzacji, kiedy mój rozmówca dostaje tekst, musi się z nim skonfrontować i albo go zaakceptować, albo nanieść drobne poprawki, albo zaczyna się coś zupełnie innego, co jest bardzo trudne emocjonalnie dla mojego rozmówcy i dla mnie. I najważniejsze jest to, żeby utrzymać pewną formę, poetykę, treść i przekonać mojego rozmówcę, że to, co ja mu zaproponowałam, jest właśnie tym właściwym tekstem. Dlaczego warto sięgnąć po Blisko Bliżej? Dlatego, że z tych 50 rozmów, 50 spotkań, 50 jednostkowych historii tworzy się uniwersalna opowieść o człowieku, o jego doświadczeniu, o jego uwikłaniu w życie i w historię.